Z nami nie musisz się ograniczać. Zamawiaj usługi, oglądaj za darmo odkodowane kanały, płać online i surfuj dowoli w internecie. Pamiętaj, jesteśmy z tobą w domu. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj powędrujemy jeszcze dalej, do Czeczenii. To też możecie sprawdzić na mapie. Możecie nasze czytanie zamienić w podróż po mapie. Jak mułę rozumu nauczono? Muła to duchowny muzułmański. Żył kiedyś w pewnym aule ubogi wieśniak imieniem Hamid. Jedynym jego bogactwem była piękna żona Zeinaj. Oboje najmowali się do pracy, harowali od świtu do nocy, a mimo to nadal żyli w biedzie. Ale za to kochali się tak bardzo, że w aule wszyscy nie mogli się nadziwić. Patrzcie, no jaka bieda u nich, a żyją w zgodzie i pogodzie. Nikt nie słyszał, żeby się swarzyli. Swarzyli, czyli kłócili. Radowali się ludzie, widząc, że to ale tylko muła. Krzywym okiem patrzył na ich szczęście. I po cóż takiemu nędzarzowi Hamidowi taka piękna żona, myślał. Pewnego razu wybrał się Hamid do lasu po drzewo. Wychodzi na leśną polankę za ałem, patrzy, rosną dwa arbuzy. Tak ogromne, jakich jeszcze w życiu nie widział. Zdumiał się biedak, tym bardziej, że wyrosły w porę najmniej oczekiwaną, bo zimą. Zerwał wieśniak jeden arbuz i pośpieszył do swej sakli. A sakla to chata u Czeczenów. Nie powiedziałam wam, kochani, że aul to wieś. Popatrz, jaki arbuz ci przyniosłem. Wziął do ręki nóż i położył go przed żoną. Chciał rozciąć arbuz, lecz Zeinaj powstrzymała go. Arbuzy w naszej okolicy to rzadkość, tym bardziej o tej porze roku. Czy nie lepiej byłoby sprzedać go komuś zamożnemu i kupić chleba? Słusznie, zgodził się Hamid, ale komu? Kto go kupi? Zanieś go mulle, to najbogatszy człowiek w naszym aule. Posłuchał wieśniak żony i poszedł z arbuzem do muły. Muła ucieszył się, zapłacił za arbuz i spytał: a nie masz jeszcze jednego takiego arbuza? Jest jeszcze jeden, odparł Hamid. Rośnie na tej samej polance, gdzie rósł i ten. Przynieś mi go, rzekł muła, a dam ci za niego to, czego dotknie w moim domu twoja ręka. Stawiam jednak warunek. Jeżeli nie przyniesiesz arbuza, przyjdę do twojej chaty i ty oddasz mi to, czego ja dotknę ręką. Hamid zgodził się i uszczęśliwiony pośpieszył do domu. Idzie i myśli: zaniosę mulle drugi arbuz i zgodnie z umową dotknę ręką kufra, którym muła trzyma pieniądze. Wtedy będziemy bogaci. Wysłuchała Zeinaj męża i mówi: czy pamiętasz tę polanę, na której rosną arbuzy? Jakże mógłbym nie zapamiętać, odparł Hamid. Znajduje się za naszym ałem, akurat po lewej stronie, na skraju lasu. Musisz się pospieszyć, w przeciwnym razie ktoś znajdzie drugi arbuz i nim go zabierzesz i wtedy napytasz sobie biedy. Jakaż to bieda może nas spotkać? Spytał Hamid.
przyjdzie muła do naszej salki, dotknie mnie i weźmie ze sobą, odpowiedziała Zeynep. Tymczasem, gdy tak rozmawiali, podsłuchiwali ich dwaj mutalinowie, uczniowie muły, wysłani przez niego na prześpiegi. Gdy usłyszeli, jak znaleźć polankę, popędzili tamto co tchu, zerwali drugi arbus i, aby nie natknąć się przypadkiem na Hamida, okrężną drogą zanieśli go mule. Ledwie zerwali arbus i uciekli, jak zjawił się Hamid. Patrzy, rozgląda się, nie ma arbuza. Przepadł jak kamień w wodę. Ktoś był tu przed nim i zerwał arbus. Powlókł się biedak z goryczą w sercu, gdzie oczy poniosą. Szedł długo i nie wiedzieć kiedy, jak znalazł się nad brzegiem szerokiej, bystrej rzeki. Siadł na brzegu i rozmyśla, co robić. Nic mu do głowy nie przychodzi. Nagle słyszy, ktoś wzywa pomocy. Rzucił się Hamid w stronę, skąd dobiegał krzyk i ujrzał starca niesionego bystrym nurtem rzeki. Widzi, że starzec nie może dostać na brzeg. Jeszcze chwila i utonie. Niewiele myśląc, rzucił się wieśniak do rzeki, wyciągnął nieszczęśnika. Ten zaś podziękował mu i pyta. Jak mogę się tobie odwdzięczyć? Niczego mi nie trzeba. W mojej biedzie nikt mi nie pomoże, odparł Hamid. A jednak opowiedz mi, co cię trapi. Może znajdzie się jakaś rada, rzecze nieznajomy. Opowiedział Hamid wszystko po kolei, niczego nie zataił. Starzec wysłuchał go i rzekł. Wracaj do domu do swojej sakli i zrób tak. Niech twoja żona wejdzie na strych i tam pozostanie. A potem zaproś do siebie ludzi, a gdy przyjdą, poślij po mułę. On, rzecz jasna, będzie chciał dotknąć twojej żony i wyprowadzić ją. Usłyszy głos Zennaj, dobiegający ze strychu i zechce wejść po drabinie na strych. Gdy w obecności wszystkich uchwyci się drabiny, wówczas powiedz, aha, dotknąłeś drabiny, więc zabieraj ją sobie. Kamień spadł z serca biedakowi. Podziękował starcowi za mądrą radę, pośpieszył do domu. Zrobił dokładnie tak, jak mówił starzec. Posłał po mułę. Muła nie kazał na siebie długo czekać. Natychmiast się zjawił. No jak? Pyta. Pamiętasz naszą umowę? Czego najpierw dotknę w twoim domu, to będzie moje. Nie zapomniałem o naszej umowie, odpowiada Hamid. Czego dotkniesz ręką, będzie twoje. A ci ludzie będą świadkami. Zaczął muła chodzić po chacie, żeby przypadkiem nie dotknąć czegoś, założył ręce na plecy. Nagle ze strychu dobiega go głos Zennaj. Zejdź na dół, woła muła. Nie, odpowiedziała Zennaj, nie mogę, jestem zajęta. Wówczas muła zaczął się gramolić na drabinę, ręce jednak wciąż trzymał założone na plecy. Ale drabinę oparto o ścianę w taki sposób, żeby się zachwiała, gdyby ktoś na niej stanie. Postawił muła nogę na pierwszym szczeblu, postawił drugą nogę na drugim szczeblu, chce oprzeć nogę na trzecim, a drabina jak się nie zachwieje, jakby już miała się zwalić. Przestraszył się muła, zapomniał o wszystkim i chwycił się obiema rękami drabiny. Hej, muło! Zawołał Hamid. Otóż wybrałeś sobie to, co ci szczególnie się spodobało w mojej chacie. Zabieraj tę starą drabinę i wracaj do domu. Włożono drabinę na plecy mule i wyprowadzono go z chaty. Idzie muła przez aul, postękuje z wysiłku, a ludzie za nim patrzą i śmieją się. Nasz muła ubił dobry interes. Teraz będzie miał w domu dwie drabiny. Widzicie, nie należy nigdy pragnąć czegoś, co należy do kogoś innego, a już szczególnie w sposób nieuczciwy próbować mu to odebrać.